No ja ci mówię, Baśka, tragedia w tym paśniku. I jeszcze z tą lafiryndą. Dla mnie to on może się smażyć. Jabłka, jabłka zapłucone. Pani, ale te jabłka są zgnite. Dlatego są zapłucone, dzieciaku. Zmiataj do matki. Jajce ziółek. Marysia, mała Boga, jak ty wyglądasz? Normalnie ze mną. No co ty teraz dajesz? Dawaj to. Marysia, ty się ledwo trzymasz. Weź ty lepiej do ojca idź. Dobrze wiesz, że ojciec mnie zaraz łopatą czepnie i mnie w lesie zakopie. Ile można kupować? A ja poproszę... recepturę na ocet jabłkowy. Wyprzedał się. Ale jak to? Były tutaj przecież ostatnio. No a co ja mogę poradzić, że się wyprzedały? Pani jest okropna dla klientów. Torujesz kolejkę, zmiataj. Nie ma to nie ma, idź. W tej prowincji jacyś niemili. Może chce coś pan kupić? Nie, wie pan, okradli mnie jakoś niedawno i nie mam nawet za co. Poza tym nie kupiłbym takiego żeliwa. Tępe jak moja teściowa. A czy ja pan wygląda na kowala? Niech sobie pan idzie 2 kilometry i będzie miał naoszczone te mieczyki. A uwierz pan, znajdę tam lepsze ostrze niż tutaj. Witek, zamorduj cię. Karol, przestań pieklić. Obłowiliśmy się. I za jaką cenę? Jeszcze czego brakowało? A tam, przestań pierdolić, Karol. Patrz, ile siana. Teraz nas stać na 2 browce w karczmie. Idziemy do Adama. Tu Adam tam wciąż leży? I to napruty jak szpadel. Jakby go żonka widziała. A to ty nie wiesz, oni się już rozeszli. Co ty dajesz, z Mariolką? Jep. Aż mnie wbiło. Co nie? A dobrana była parka. Witek, dzięki tamtemu typowi... Będziemy w pierdlu. A tam biadolisz, Karol. Ej, to wy! Witek, czego mnie leje? O kur... To ten typ z targu. Spierdalamy. Nogi za pas, Karol! Oddawajcie moją forsę! Wszyscy o drogę nie liczą. Ciekawe, co może nie chodzić. Ej! O co chodzi? Stoję w kolejce. O co mi chodzi? O co tobie chodzi? Nie odzywasz się. Cały czas milczysz i unikasz ze mną rozmowy. Chodzi ci o tą dziwną wiadomość sprzed kilku dni? A dziwisz się mojego zachowania? Nie znam was zbyt długo. A kiedy usłyszy się taką wiadomość po poznaniu kogoś, to raczej każdy miałby się na baczności. Nie, nie dziwię się. Ale tylko jedno mnie zastanawia. Czemu tylko do mnie się nie odzywasz, do cholery? Zrobiłem coś przez te kilka dni, czemu mnie unikasz? Dalajla, on jest idiotą. Idiotycznie cię zachowuje. Po co mam się obawiać? On sam też się nie kryje i mówi wprost. Ej! O co chodzi? Ktoś nas śledzi. Wyczuwam złą energię. Ludzie Ciriona? Prawdopodobnie. Bierzmy rzeczy i spadajmy stąd jak najszybciej. Dobra, chodźmy tędy. Rozumiem, czyli są już blisko. I co teraz? Kontynuujemy nasz plan. Teleportuję was pod samo wejście do jaskini. A ja zajmę się tym, co miałem. Przy okazji wzmocnię też barierę. Bierzcie rzeczy. Zbierajmy się.
Wchodzimy. Co ty robisz? Sprawdzam, czy dobrze idziemy. A skąd ta wątpliwość? Nie chciałbym cię urazić, Cedric, ale ostatni raz, kiedy ty trzymałeś mapę, to zgubiliśmy się i Raymond musiał nas wyciągać. Co sugerujesz? Może lepiej oddaj mapę Rayowi? Nigdy w życiu. Jakoś się nie pchał do mapy. Muszę ocenić, czy to, aby na pewno ja blokowałem twój rozwój. Choć jak widać, nie bardzo. To dawaj, cwaniaku, pokaż co potrafisz. Na sam początek to odwróć mapę. Masz ją do góry nogami. Ty, kurwa, rzeczywiście! Jak byk masz tu napisane wejście i jeszcze do góry nogami. Zabieraj to. Faceci. Cholerne dziwne uczucie. Pytanie, czy dobre, czy złe. Cholera, gdzie dalej? Widzieliście Delilę? No przecież tu! Co jest? Gdzie ona? Weź mapę. Idźcie dalej, dogonimy was. Pójdę w niej. No dobrze. No to ten, dzieci drogie. Chodźcie, Błyki Zak was poprowadzi. Oby szybko wróciła, bo czeka nas tragedia. Co jej strzeliło do głowy? Sama! Delilah, co ty wyprawiasz? Nie mieliśmy się rozdzielać. Zwariowałaś. Szczególnie po tym, co się wydarzyło. Delilah. Delilah? Słyszysz mnie? Znakomicie jesteś już. Mam twój towar. No, ja mam taką nadzieję. Mówisz tak, jakbyś mnie nie znał. Voila. Oto ogon tego skurwiela i przy okazji ten twój klejnocik błyszczący. To dzięki. Kogo znowu chcesz zamknąć? To już akurat nie twoja sprawa. Dobra, a teraz tak jak się umawialiśmy. Informacje, a potem zapłata. O, ale oczywiście. Ferdynand i bez zmian. Kustodesi dalej pilnują barier, wiedzący dalej odpierdalają maniany i te ich wizje przeszłości. Ach. Pierdolenie ciągle o tej wybawczyni elfów. Też mi się żygać chce. Normalnie mdłości mam codziennie. Gdzie nie skręcę, to zaraz gadają. Dobra, do rzeczy. No, Tun dalej próbuje się odbudować. No i blablabla, księżniczka Arteni ma tam inne swoje plany. I inne pierdoły, jak zawsze, no. Nic, tylko nuda i szczęście i słodycze. Ech. Dlatego fajnie mi się słuchał Ardenedi i zniszczeniu. O, i jeszcze to! Venandi. Co Venandi?
No co jak co, Kenach szuka pierworodnego syna Rejtana. Dobrze o tym wiesz, kim był Rejtan. Kenach jest pierdolnięty. Szuka jeszcze tej cholernej mapy Rejtana, a dobrze wie, że bez tego syna pierworodnego nie przeczyta tej cholernej mapy. Tej mapy nikt nie widział od czasów jego zaginięcia. Po cholerę Kenachowi ta pierdolona mapa. A co jestem, jakiś wróżbita macie i ci wywróżę? Nie wiem. Kenach wie, kim jest synalek Rejtana i wie ponoć, gdzie przesiaduje. Dlatego idzie go szukać razem z inną grupą Venandii, która jest rozpieprzona po całym świecie. Poza tym wątpię, że go odnajdą. Nie jest chyba taki głupi jego synek, co? Umie się ukryć, umie się wtopić. No i poza tym, no... Wrodził się w Rejtana, no chyba cholera! Nie jest debilem. Wie, że go szukają. O ile ten syn wie, kim jest jego ojciec? Co? Nic, nic. Masz to twoje zapłatę. Dobra robota. Worek ciężki jak bycze jaja. Miło się z tobą robi interesy, mój drogi. A co tam trzymasz w drugiej sakiewce? Nie twój interes, a spróbujesz ukraść. Zginiesz. Jasne, jasne. Co ty, ja? Łukasz, tobie, nie? Co ty, Marcel? Ten, to ja znikam. Tchórz. Widzę, że twój popielek wygadał, gdzie jestem. Zmieniłeś towarzystwo. Afal? Wszystko wszystkim, ale tutaj? Co jak co, Marcel, tylko ty potrafisz się dopasować do planety wygnańców i skazańców. Planeta upadłych? To miejsce idealne dla ciebie. Faktycznie to ci się udało. Jednak zagadką nie jest to, co ja tutaj robię, tylko co ty tutaj robisz, drogi Ramzesie. Bez błędnego pierdolenia, Marcel. Gdzie jest klejnot? Klejnot? Jaki klejnot? Nie zgrywaj banego idioty. Klejnot, w którym go zamknąłeś. A co, stęskniłeś się ze mną? Tak, i najchętniej bym go jeszcze po dupie pocałował. W ten sposób go nie nauczysz. Swojej dupy i tak nie ochronisz. Jesteś silny, ale on również, a już szczególnie wściekły. Nie pomagasz w tym ani jemu, ani sobie, ani nikomu innemu. Jeżeli bym go wypuścił, nic go nie powstrzymał. Więc ani jeden, ani drugi sposób nie brzmi korzystnie, nie sądzisz? Tylko ona mogła jeszcze trzymać go w ryzach. Niestety, ale jej nie ma i nic na to nie poradzimy. Trzeba użyć naturalnych środków, a nie magii pieczętowania w chuj wie czym. Wiesz, to nie będzie dobre na jego zdrowie. W ten sposób wszystko pogorszasz. Podsycasz tylko gorący w nim ogień. Może lepiej iść na prawej zgliszcze, no a tu naprawisz mi o moralności. Lepiej nie mieszaj dawnych sporów. Uwierz mi. Nie chcesz mnie denerwować. Czuję i widzę, że jeszcze się nie zregenerowałeś. Czyli dlatego wysłałeś jego, a nie sam siebie, prawda? Przestań przewracać kota ogonem i zrób to, co do ciebie należy. Albo co?
Albo użyję drastyczniejszych środków. A wątpię, by twoja podopieczna wiedziała, kim jesteś i co potrafisz. Napraw, co schrzaniłeś, Marsy. Jeśli nie zobaczę poprawy, zrobię to, co powinienem. Gdybyś zrobił to, co powinieneś, byłbyś w innym miejscu i byłbyś znany pod innym mianem. Ramzes. Dbaj o zdrowie, Ramzes. Ty się lepiej martw o siebie. Jesteś cała? Chyba trochę się obiłam. A ty? Też. Ty mówisz poważnie? Może i wyzbywają z was emocji, ale odczuwania bólu po doznanych obrażeniach już chyba nie. Ponadto zamortyzowałeś mój upadek. Nic mi nie jest. O to nie musisz się martwić. Ty lepiej powiedz, co się stało. Nie wiem. Niewiele pamiętam. Wiem tyle, że szliśmy korytarzem i usłyszałam jakieś głosy. Następnie widziałam ciebie. No i jak podłoga się osuwała i spadliśmy. Tyle wiem. Nie wiem, co się stało. Ej, wy tam żyjecie? Żyjemy! Co tu robicie? Stwierdziliśmy, że lepiej się po was cofnąć. Baliśmy się, że coś wam się stało. Nie dostaniemy się do was. Nie ma tam żadnego przejścia? Jest, widzę. Musi prowadzić gdzieś do wejścia. Może jest między tunelami jakieś połączenie. Co teraz, mamy się rozdzielić? Nie ma innej opcji, idźcie tak jak wam narysowałem. Jeżeli coś znajdziecie, dajcie sygnał swoją energią, to Marcel przeniesie nas z powrotem. My pójdziemy tym korytarzem. Dobra, powodzenia! Uważajcie na siebie! Wzajemnie! Czujesz ten smród? Co to jest? Jakaś padlina? Czy jakie licho? Po rodzaju energii, jaką wyczuwam. Uważam, że jakiś agrowaty typu gigant, golem czy coś w tym rodzaju. Świetnie. Jeszcze tego nam brakowało w tej cholernej jaskini. Jeśli będziemy cicho, to być może się nie obudzi i przemkniemy niepostrzeżenie. A co, jeśli się obudzi? Módl, aby się nie obudził. Dalila, uciekaj! Dawaj, skamieniało kupo gruzów! No! Właściwie uciekam. Powinna mu pomóc. Czemu się go w ogóle posłuchałam? Kurwa mać. Kto jebany. No dawaj. Tylko na tyle ci stać? Rej! Rej, chodź, mam pomysł! Miałaś uciekać! Rej, powiedziałem, że mam pomysł, więc chodź i nie marudź! Jakbyś chciała wiedzieć, mam trochę mały problem! Który zaraz rozwiążę, więc chodź! Rej! Rób, co musisz! Ale... Ufam ci, po prostu to zrób!
się, naprawdę się udało! Nic mi nie jest. Dobra, odejść. Jesteś pewien? Kazałem ci uciekać. Zrobiłbyś to samo na moim miejscu, a teraz mów, czy wszystko w porządku. Myślę, że tak. Dam radę iść. W takim razie chodźmy, znajdźmy lepsze miejsce i odpocznijmy. Dobry pomysł. Myślicie, że dadzą sobie radę? Lepiej za dużo nad tym nie rozmyślaj. Po prostu szukajmy tej księgi i wtedy się stąd zmyjemy. Myślisz, że tu będzie? Musi inaczej, Marsu się pomylił. On się nigdy nie myli. O, akurat tu cię zaskoczę. Myli się tak jak każdy, a już szczególnie Marcel. Znasz się z nim, Izak? Można tak to ująć. Nie przepadam za nim. A jest w ogóle ktoś, za kim przepadasz? Owszem, ale gówno powinno cię to obchodzić. Idź się pobaw może w guślarkę, ale ode mnie trzymaj się z daleka. Nie wiem, może najlepiej na pole. Próżniak. Jebana hipokrytka. Jak mówiłem, na pole może marchew zasiać, albo... O! Wiem! Wylisz sokno ślimakom i wstać sobie je w dupę. Co ty na to? Ray, wszystko w porządku? Tak. Ledwo idziesz, twoje rany w ogóle się goją? Może lepiej usiądź, a ja obejrzę twoje rany. Nie trzeba, idziemy dalej. Nie możemy tego bagatelizować, Ray. A co jeśli mi zemdlejesz? Potrzebujesz energii, a idąc jej nie nadrabiasz. Przestań, idziemy dalej. Musisz odpocząć. Delilah, idziemy dalej. Ray, wszystko dobrze? Mówiłem, że tak. Mówiłeś, ale to nie oznacza, że tak jest. Chodź. Delilah mówi, że wszystko dobrze. Rozumiesz? Chodź pod rękę. Delilah. 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 Tak, jest dobrze. A teraz chodź, tu będziemy mogli odpocząć. Co się właśnie... Chodź, wyjmę leki i zaraz odkażę twoje rany. Delilah. Ray, muszę to zrobić, bo wda się infekcję i zemdlejesz. Nie o to chodzi. Spójrz. Książki, może znajdziemy tu księgę. Faktycznie, ale najpierw zajmiemy się tobą. Mnie nic nie będzie. Znajdź księgę. Tylko ty z naszej dwójki wiesz, jak ona wygląda. Na pewno rozpoznasz. Poza tym... Nadal tu jestem. Znajdź księgę, ja poczekam. Nie widzę, która to która. Dzieje? Nie, to nie to. No, napis na samym początku. No i chyba... Chyba miał taką czerwoną wstążkę, o ile pamiętam. No nie. Nie widzę tej wstążki. Przyjrzyj się bardziej, może coś znajdziemy. Szlak.
Ona wstążka. Chyba widzę. Serio? Nie może być. No chodź. Mamy, Rej. Mamy! Rej? Mhm. Jestem. Wpakuję ją do środka. A teraz zajmiemy się tobą. Trzeba tu trochę z tobą posiedzieć. Jak wrócimy do domu, zrobię ci lepsze opatrunki. Jak na razie musimy oczyścić rany i jakoś je załagodzić. Mhm. Rób co musisz. Przepraszam, że tak nagle, ale tak właściwie, czemu nie lubicie się z Cedriciem? O, jeśli ci o nim opowiem, zmienisz o nim zdanie. Nigdy nie patrzę przez pryzmat tego, co ktoś mi o kimś mówi. Wolę sama doświadczyć, niż być uprzedzoną. Dlatego rozmawiamy. To dobrze, nie chcę, żebyś go skreślała poprzez to, co powiem. Więc? Zanim opuściłem Banandy, miałem rodzinę. Nawet zanim stałem się Banandy, poznałem kobietę, która okazała się później moją miłością, a potem mieliśmy córkę. Miałeś ukochaną i mieliście dziecko? Przecież Banandy nie mogą. Tak, Banandy są bezpłodni, ale zanim się nimi stają, dalej są płodni. Stąd biorą się następne pokolenia. Całe szczęście kobiety się nimi nie stoją. Jednak to nie umniejsza faktu, że córka nie była moja. Tak. Fakt, lepiej, żeby kobiety nie stawały się Banandy. Czekaj. Nie była twoja? Tak jak już wspomniałem, nie była moja. I jak to nie była twoja? Lara, bo tak miała na imię. Była przez ten czas z Cedriciem, kiedy był jeszcze normalny. Po prostu mnie zdradziła i to. A z ich romansu wyszła córka. I co zrobiłeś, jak się dowiedziałeś? Co miałem zrobić? Nic nie zrobiłem. Po prostu patrzyłem. Rozumiem. Ale co zrobiłeś? Zostawiłeś się? Nie. One nie żyją. Obydwie? Tak, obydwie. Cedric coś knuł. Pamiętam ten dzień bardzo dobrze. Po prostu... Przyszli i wparowali do domu. Obdzierali ją ze skóry. A ja stałem jak kołki i patrzyłem. Jak umiera. Nie wiem, czy to ze względu na to, że... mnie zdradziła i chciałem, żeby poczuła ból, czy... po prostu przez to, że jestem w Enandi i nie za wiele czuję. Nic nie zrobiłem. Potem u góry znalazłem córkę. Obydwie pochowałem. Cedric był otumaniony przez wolę ojca i po prostu przez niego i przez jego ojca nie żyją.
Nie wiem, czy jakoś on to odczuł, czy nie, ale... Ja owszem, bynajmniej mam obraz w pamięci. Tego, jak muszę ciągnąć się w ciało i pochować. Wykopać dół. Cały czas śni mi się to po nocach. O ile zasypiam. No cóż, bywa. Od cała historia. Przykro mi, Rej, że musiało cię to spotkać. Nie, przestań. Chciałaś wiedzieć, co się stało. Pierwszy raz poczułam, że ktoś wie, co czuję, pomimo, że jest Denali. Ma w sobie więcej emocji niż jeden człowiek. Mniejsze. Co się stało po tym, jak je pochowałeś? A co miałem zrobić? Odeszłem. Byłem tam tylko dla nich. Tylko dziwnie ten fakt, że Cedric nic z tym nie zrobił. W końcu zrobił to, co chciał. Chciał zadowolić ojca, więc miał gdzieś to, czy przeżyją. Nie mogłem mu patrzeć w oczy. Brzydził mnie. I do tej pory mnie brzydzi. I nie wiem, jakim cudem śmieję jeszcze wypowiadać imię Lary, skoro to przez niego nie żyje. I może po części przeze mnie. Mogłem od razu powiedzieć jej, co i jak, a niczego nie powiedziałem. Cholera, Raymond! Już cię opatrzę. O ty. Co ja? Opowiedz, co się stało. A co mam opowiadać? Szliśmy przez las, wracając już do domu. Było już późno. Wracaliśmy ze stawu. Powiedział, że ktoś nas śledzi, więc przyspieszyliśmy kroku. Jak możesz się domyślać, dogonili nas. Ludzie Ciriona. Tak jak ty kazał mi uciekać. Posłuchałam się go. Było słychać strzały. Gdy tylko się odwróciłam, widziałam, jak jedna wbiła się po prostu w jego serce. Patrzył na mnie i się wykrwawiał, a ja stałam w bezruchu, patrząc na to, jak się osuwa na ziemię. Potem podbiegłam do niego z płaczem. Chciałam tamować krew, ręce trzęsły mi się. No i coś się wydarzyło. Nie wiem dokładnie co, bo zemdlałam. Obudziłam się dopiero w domu. Rozumiem. Spoczuj. Nie szkodzi, wszystko jest w porządku. Czasem tylko sobie wspominam tą sytuację. Jakby to było, gdybym nie uciekła. Czy to mnie by trafiła strzała? No ale cóż, nie trafiła, bo uciekłam. No i ucierpiał ktoś inny. Dlatego do mnie wróciłeś. Poniekąd. Siadaj, ty też musisz odpocząć. Czasem się zastanawiam, czy nadawałabym się na królową. O czemu się nad tym zastanawiasz? Bo kto, jak nie ja, po moim dziadku odziedziczy tron, skoro rodzice nie żyją? Boję się, że jednak się nie nadaje. Wiesz, uważam jednak, że... Ej, tu są jakieś drzwi. Widzę. Ej! Jest tam kto? Słyszałeś? To nasi. Tak! Delilah, to ty? Tak, to ja! Jesteśmy tu razem z Rejem! Jak mam się do was dostać? Poczekajcie chwilę, zaraz to załatwię. Odsuńcie się trochę.
jesteście sali. Boże, tak się o ciebie martwiłam, dziewczyno. Baliśmy się, że stąd nie wyjdziemy. Prawda, Rej? Rej? Rejmond! Rej, musisz wstać! Rej! Rej, musisz się ocknąć, słyszysz? Musimy wezwać Marcela. Ty chyba chcesz zostać uzdrowicielką. Po prostu dużo się uczyłam. No dajesz. Dziękuję. Nie przeczę. Ale skromna. Bardzo. I jak tam? Chyba mu lepiej, dużo gada. A powinno być na odwrót. Izak, bo zaraz wylądujesz za oknem. Nie śmiej się, bo ty razem z nim. O, zastosujesz metodę z pierwszego spotkania? Bardzo skuteczna. To fakt, niezawodna. Wyrzucić za drzwi i czekać, aż się uspokoi. No jak? Powiem reszcie, że żyjesz. Opiekuj się nim, szefowo. Rozkaz. Dziękuję. To ja dziękuję, że mi zaufałeś. To dużo dla mnie znaczy. Dla mnie również.